No i proszę Państwa, pojawiły się maślaczki modrzewiowe. Kolejne. Mamy rękawiczki, bo maślaki zostawiają taką maź. Piękne. Ładne, bardzo ładne. Takie to kurcze. A ty masz dwa worki? Tak. No tylko tam możesz, tylko tam coś jest w nim. Aha. Ale możesz go tego. Do czarnego wrzucamy na razie, ale wiesz co, ja to wyciągnę. Gdzie? Komary najgorsze dzisiaj. Proszę Państwa, komary są straszne. No tu jest jeszcze jeden. Ten to taki zjedzony. Gdzie? Ale proszę Państwa, proszę zobaczyć jaki wysyp. Tutaj, 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 tutaj. Wszędzie ma ślaki modrzewiowe, proszę Państwa. Pod modrzewiami jesteśmy, pod modrzewiami. To gdzież by miały być? Maślaczki modrzewiowe, proszę Państwa. Pod... A co to? Lipa? Żartuję. Mamy modrzew, słuchajcie. Tu jest modrzew. Pod czelem. Coś ruszyło. Coś ruszyło. Proszę Państwa. Tutaj były takie małe, ale to jeden zostawiłem, bo malutki to. Kanie też wychodzą, słuchajcie. Różne inne. Znaczy tak, podgrzybków jeszcze nie ma za bardzo. Jedna sztuka taka się trafiła, ale no wysypu nie ma. Natomiast maślaczki piękne, wspaniałe. W dużej ilości, słuchajcie, znaczy w dużej, no tak w miarę. Jakby taki wysyp się zaczyna robić. O, tutaj maślaczek przewrócony jakiś. O, jakieś zwierzątko tutaj było, proszę Państwa, ale on taki uszkodzony, to już go nie biorę. No, jesteśmy w lesie takim, słuchajcie, mieszanym, ale przeważają tutaj sosny i modrzewie. W podszycie jest troszkę innych gatunków. Trochę liściastych, trochę jarzębiny, trochę dębu czy rębcha. No a dużo traw w runie różne paprocie, różne trawy i szczawik zajęczy. Bardzo piękne. Dużo mchów, proszę Państwa, ściółka wilgotna. O, kolejny grzybek. Tu, a tu. Proszę bardzo. Ciach, ciach. No i szukamy pod modrzewiami. To jest takie miejsce, gdzie właśnie jest najwięcej maślaków. Najwięcej z miejsc, które znam, grzybowych. Niedaleko Wrocławia, może nie będę dokładnie położenia zdradzał, proszę Państwa, ale blisko Wrocławia. Proszę zobaczyć, jaki koń. Proszę zobaczyć, jaki to jest wielki okaz maślaka i pod nim, pod
Słuchajcie, ten już się za bardzo nie nadaje, ale jest ogromny. Popatrzcie, jak jest wielki. Ale pod spodem... O, co to jest? Młode maślaki były. Słuchajcie, modrzewiowe. O, widzicie? Piękne. I jeszcze jeden. Także jest ich sporo, słuchajcie, bardzo wilgotna ściółka. I wszędzie modrzewie. Można oczywiście poznać po wielu rzeczach. Modrzew po korze, po koronie, ale przede wszystkim po tych szyszkach. Proszę zobaczyć tutaj nieodmiennie. Szyszki modrzewia. Wszędzie. Co ileś metrów modrzew sobie rośnie. Miejsce właśnie bardzo obfitujące. Tu też, ale te już stare. O, te już się nie nadają. Takie już się nie nadają. To nawet nie ma co o tym myśleć. To już zepsute. Najlepsze są takie właśnie małe, młode. A tu? Co to tutaj? O, tu też. Modrzew, modrzew. I co, dużo? A co to tu rośnie? Tu jeszcze jest jeden. Trochę rozwalony. Tu taki mały, to nie zbieram, bo to szkoda. A tu coś dziwnego rośnie. Co to jest? Jak pod grzybem, nie? Proszę zobaczyć. Takich zupełnie małych to nie zbieram. Niech sobie rosną. Na chwałę tutaj przyrody. Może sobie inny grzybiarz znajdzie, a może sobie będą rosły w spokoju. Także coś zawsze zostawiamy. To nie jest tak, że Państwo, że wszystko zabieramy. By nie było, że człowiek jest zbyt zachłanny. To zostawiam. Gdzie? Aha. O, jaki wielki. Ale to on już się nie nadaje. Tego można zostawić. O, zobaczcie. On jest jak gąbka. Wielki. Piękny maślak, słuchajcie, ale go zostawiamy, bo on jest już nasączony wodą, to się nie za bardzo nadaje. Tam poprzednio był taki, że był taki duży, a pod spodem były cztery małe, pod nim. Z tej samej grzybni. One wszystkie są z tej samej grzybni chyba, tylko tak wiesz, blisko siebie wyrosły. To jest całe żniwa można zrobić takimi grzybkami. Całe żniwa maślakowe. Tutaj. No. Słuchajcie, taka, widzicie, w torbie tyle. No już 2 kilo jest. W mojej torbie jest 2 kilo będzie. Może jeszcze nie całe, ale...
Słucham? Ona, wiesz, ta grzybnia, ja nie wiem, że jest jedna grzybnia, ale ona po prostu tutaj się, to jest na tyle stary las, ona się porozchodziła, jest modrzewi dużo, one tutaj kupę lat już rosną, więc ona się rozskrzewiła, nie? Ale czy ona jest jakby genetycznie jednorodna, to ja nie wiem to. Tutaj zawsze, słuchajcie, jest z tych jakby takich wysypów w roku jest kilka. No ale ten jesienny właśnie, wrześniowy, wydaje się największy, bo to już któryś rok i mamy takie tu maślakowe zbiory, bardzo duże. Pamiętam dwa lata temu, to były rekordowe. Rok temu trochę mniej, ale też były. No i w tym roku widzę, znowu się zaczyna. Jest dość ciepło, jest wilgotno, także, ale nie gorąco. I deszcz nie pada ostatnio już, na szczęście. No ale zobaczymy. No, póki co jest super. Tu jest jakiś maszlak, ale taki z windy. O kurde. O kurcze. Patrzcie, jakie zniwa. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tu takie małe to zostawiam, ale te to trzeba atakować. Ale tak głęboko. Co? One są tak głęboko w tym mchu zakotwiczone. Słucham? Tak? Tutaj jeszcze znalazłem. Dużo pajęczyn tutaj między roślinnością. No i komarów dużo, ale słuchajcie, co z tego, skoro taka obfitość grzybów. Fakt, że jest taki monotematyczny. Ale jak tu jest ślicznie, patrzcie jakie słonko. Jak tu pięknie. Fajne są te lasy tutaj. Na razie nie powiem gdzie. Jak się skończy wysyp, to ujawnię. A do przyszłego roku wszyscy zapomną. O, jeszcze tu widzę. Głęboko w mchu tak sobie rosną. Coś trzeba zostawić, żebyście nie będziemy tacy pazerni. O, tu jest taki jeden, widzicie, na środku kadru, ale jego nie biorę, bo on już taki no, osiąknięty to. Gąbkowaty.
Co dużo ma? No i dzisiejszy zbiór, proszę Państwa. 10 sztuk, 120 niebieskie. Maślaczki modrzewiowe, zawaleczki.